Cześć, ja się nazywam Jakub Wyręcki, witam Was w kolejnym odcinku naszego wyzwania Stówka do Słoiczka, czyli jak uzbierać 20 tysięcy w 200 odcinków. Dzisiaj w ramach ciekawostek, jest piątek, jak jest piątek, to tu jest 1000 zł. Nieźle. Dzisiaj Kraków, wczoraj zapowiedziany, dla Was wczoraj, dla mnie przed chwilą. I sprawdzamy sobie rynek w Krakowie. Co mamy? Już widać po ilości ogłoszeń, że tutaj z 200 tysiącami nie zaszalejemy. Będzie trudniej niż było w Szczecinie, czy nawet w Gdańsku, gdzie nie było łatwo. Ale co my tu mamy? Jakaś kawalereczka w jakimś bloku. 25 metrów kwadratowych, 181,900. Uwielbiam takie piękne wizualizacje. Dobra, to będzie stan deweloperski. Odpada. Nie stać nas na remont. No, ładna kawalerka. Słuchajcie, 199,900, czyli na styk z naszym budżetem. 26 metrów kwadratowych. Cena za metr kwadratowy 7500. No tutaj według tych średnich cen rynkowych w tej okolicy powinno być trochę poniżej 7. Ale niewiele poniżej 7. Zważywszy, że tu już ktoś zrobił jakiś w miarę fajny remont. Może niezła inwestycja. Napiszcie mi w komentarzach, umówmy się tak, że w komentarzach do odcinku będziecie mi pisać, po ile da się wynająć mieszkania, o których ja mówię, w danym mieście, bo ja nie znam rynku nieruchomości, tutaj do raportu NBP-u cały czas się odwoływać, to trochę za dużo czasu to zajmuje. I te odcinki są kiepskie. To będzie Wasze zadanie. Moje zadanie to będę Wam wynajmowało takie ogłoszenie w naszym budżecie, a Wasze zadanie będzie pisać, za ile da się to wynająć. Znaleźć coś, na co nas stać, żeby nie było, że... Dobra, to wygląda na to, że nas stać. 20 metrów kwadratowych, Kraków pod górze za 180 tysięcy, to jest 8900 za metr kwadratowy. No widać, że ktoś tu jakiś remont robił. Aczkolwiek to był taki remont raczej... kupiłem okazyjnie robię remont i próbuję sprzedać drogo. Tu by trzeba było parę złotych władować, ale akurat w przypadku tego mieszkania mamy 21 tysięcy w zapasie i to mogłoby wystarczyć na to 20 metrów kwadratowych, tak żeby zrobić się przyzwoicie. Więc to jest taka jedna inwestycja w Krakowie, która mieści się w naszym budżecie. Czy ona jest opłacalna, czy nie, to już wypiszcie w komentarzach. Ja Wam tylko podrzucam pomysły, a Wy je rozważajcie. Tutaj mamy kawalerkę za 226 metrów kwadratowych. I już nie trzeba jej remontować, więc to zawsze, bo już ktoś to zrobił za nas. Tutaj zawsze kupując to mieszkanie z założeniem, że to nie będzie mieszkanie dla nas, tylko mieszkanie na wynajem, trzeba się zastanowić, czy nie lepiej zapłacić trochę więcej, dostać gotowy produkt de facto, który możecie od razu wpuścić na rynek i od razu wynajmować, tak? Nie bawić się te 2-3 miesiące remontowania. No to jest zawsze kwestia do przemyślenia, co nam się opłaca. Pamiętajcie o tym, że przy tych warunkach, na które my celujemy, czyli 10% wkład własny i kwota transakcji 200 tysięcy, czyli kredyt na 190, nie, 180 kredyt, tak? Musicie liczyć się z pierwszą ratą w wysokości 1350 zł. I żeby to, i to musicie sobie zbilansować, tak, szukając tej nieruchomości. Przepraszam, gazem jasno. Dobra, to tyle. Piątkowy odcinek uważam za zakończony. Widzimy się w poniedziałek w następnej serii, którą pewnie nagram w przyszłym tygodniu. Także na dzisiaj kończymy. 1000 zł w słoiku się nazbierał. Do zobaczenia z tym samym tysiącem i pomnażaniem go. Znaczy nie pomnażaniem, bo my go nie pomnażamy, tylko dokładamy do niego. Za kolejny z piątku w poniedziałek, a ja się widzę z kamerą gdzieś za tydzień równy. Na razie, cześć!